We wsi Wszachów pod Opatowem znaleziono zwłoki porwanej przez wzburzoną wodę kobiety i jej dziecka. W Zagajówku opodal Pińczowa piorun śmiertelnie poraził 20-letniego mężczyznę. Tu, w Marzyszu pod Kielcami, choć wydaje się to nieprawdopodobne, nikomu nic poważnego się nie stało. Pasażer i kierowca żyją i są w szpitalu. Trwa akcja ratunkowa. Choć to tylko przypuszczenia, straty będą najprawdopodobniej większe od tych sprzed 4 lat. Woda spływa ze uszkodzonych doników w Borkowie i w Cedzynie w kierunku Morawicy. Morawica jest w tej chwili ewakuowana. Innym takim ośrodkiem, który bardzo ucierpiał w ostatniej nocy, to jest rejon Klimontowa, rejon powiatu sandomierskiego. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 7 Kraków-Warszawa w miejscowości Tokarnia koło Chęcin, 9 na odcinku Lipnik-Łoniów i Ostrowiec Świętokrzyski-Kunów oraz nr 79 między Koprzywnicą a Sandomierzem. Lokalne stacje na bieżąco informowały kierowców. Nie ma połączenia drogowego z Nasławic do Obrazowa. Wezbrane rzeki uszkodziły 3 kieleckie zbiorniki retencyjne. Drogi do Staszowa, Sandomierza, a także Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic są zalane. W samym Ostrowcu rzeka Kamienna zalała 3 dzielnice. Wystarczyło kilkanaście minut ulewy, żeby mieszkańcy Modliborzyc i Stróż w powiecie kraśnickim stracili cały dorobek życia. Strażacy wciąż usiłują usunąć wodę z działek. Pompy pracują bez przerwy, deszcz niemal nie ustaje. Wody przybywa. Stojąca na działkach woda przesiąka do mieszkań i szamp. Groźba epidemii jest coraz bardziej realna. W Ostrowie Golęcinie pod Kielcami jest nasz reporter Rafał Kurowski. Jak w tej chwili wygląda sytuacja powodziowa w Świętokrzyskiem? Choć takich miejsc jak to, w których sytuacja jest dramatyczna w całym województwie świętokrzyskim jest co najmniej kilkanaście, to tu w Ostrowie Golęcinach najbliższa noc może mieć dramatyczne, a może nawet tragiczne następstwa. W zalanych, odciętych od świata domach nadal przebywają ludzie, w większości starsi. Nie chcą być ewakuowani, bo obawiają się, że ich najcenniejszy dobytek, czyli zwierzęta domowe, konie, krowy, które już w tej chwili stoją po szyję w wodzie, bez nich mogą nie przetrwać tej nocy. Ale gdyby potwierdziły się pesymistyczne prognozy pogody, a wszystko na to wskazuje, bo właśnie zbliża się burza, poziom Czarnej Nidy gwałtownie podniósłby się, a to mogłoby oznaczać poważne problemy nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. Po tej stronie rozlewiska koczują ci ludzie, bliscy tych, którzy pozostali po drugiej stronie w zalanych domach. Oni sami opuścili te domy kilkanaście godzin temu. Wszyscy oczekują pomocy ze strony gminy, powiatu czy województwa. Chcą, by ewakuowano zarówno ich bliskich, co w zasadzie jest możliwe już w tej chwili, ale również zwierzęta domowe, co nie jest możliwe bez specjalnego transportera wodnego. Oczekują pomocy, na razie bezskutecznie. Dla Panoramy Rafał Kurowski. Dziękujemy bardzo za relację. Maków Podhalański pod wodą. Mieszkańcy okolicznych miejscowości w obawie o życie schronili się na dachach swoich domów. Komitet Przeciwpowodziowy Suchej Beskidzkiej stara się ściągnąć ciężki sprzęt i śmigłowiec, by ewakuować mieszkańców. W całym regionie Małopolski obowiązuje alarm powodziowy. Burze, nawałnice, zrujnowane domy, hektolitry wody i strumyki, które wyglądają teraz jak wielkie rwące rzeki. Na południu Polski sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Coraz więcej wody ze słowackich dopływów trafia do Dunajca i powoli kończy się rezerwa w zbiornikach retencyjnych. Na Podkarpaciu gwałtowna ulewa przeszła nad powiatami strzyżowskim i rzeszowskim. 200 gospodarstw pod wodą, zwierzęta, uprawy, sprzęt. W Ludczy i Jaworniku Niebeleckim ludzie przestali już liczyć, która to noc spędzona na ratowaniu resztek dobytku. Pękające ściany, wszechobecny grzyb. Tylko czekać malarii, mówią tutaj. A chmura to szła tak jak parasol. Normalny parasol przykryło całą wieś. Tak było w okolicach Oświęcimia. I tu okazało się, że najgroźniejsze nie są wcale duże rzeki, ale małe strumyczki. W Zatorze, Przeciszewie i w Łosienicy trzeba było ewakuować ludzi. Nie było czasu na pakowanie. Było aż do okien, do pierwszego piętra. Chyba tylko ponad 2 metry wody. Sytuacja jest katastrofalna. Powódź 97 roku. Urodzona i mam 82 lata, takiego coś nie widziałam. Nawałnica nad Żarnowcem i Błębowem szalała przez kilka godzin. Spokojna zwykle przemsza wystąpiła z koryta. Woda przyszła z pól i przerwała tam u góry i tutaj to wszystko przyszło i to waliło także. Na Śląsku wciąż ma padać, podobnie zresztą jak na Wybrzeżu Gdańskim, Mazurach, Mazowszu i w okolicach Nowego Sącza. Ludzie na balkonach, w piżamach krzyczeli, prosili o ratunek.
Tutaj żadnego ratunku nie było szans najmniejszych, dlatego że tutaj były niesamowite ilości drzew, jakichś kładek, różnego rodzaju materiałów. W tej chwili Łęk, Piątkowa jest całkowicie odcięta od świata. Droga wylotowa w kierunku Gorlic. Wylała Łubinka, najmniejszy i jak się okazało najgroźniejszy tu potok. Stojące poniżej drogi domy zalane po okna. Człowiek już załamany, nie wiem co dalej robić. Miejscowy sztab kryzysowy nie ukrywa, że sytuacja jest poważna. Szkoły i koszary Straży Granicznej są gotowe do przyjęcia powodzian, którzy musieli zostawić swe domy.